Dzień dobry, witam bardzo gorąco i serdecznie. Przepraszam za oświetlenie, ale takie akurat mam, a nie inne. Przybywam do Was z filmikiem, w którym chcę Wam pokazać rzeczy, jakie dostałam do przetestowania dla Was z firmy FM. Jak wiecie, jak na pewno spora z Was ilość słyszała, FM jest to taka firma, powiedziałabym troszeczkę, jest globalna, znana jest na pewno na całym świecie, ale to jest taka konsultingowa, czyli to są produkty, które rzadko kiedy są gdzieś w sklepie ze swoim takim sklepem stacjonarnym. I gdzieś kiedyś widziałam jakieś stoisko takie typowo straganowe z FM, z rozlewią z FM na przykład. Także takie coś jest jak najbardziej możliwe. Nie wiem w jakich miastach, nie wiem gdzie. Możecie się zapisać jako zainteresowane. Wówczas tam chyba przysługują Wam jakieś tam stała chyba zniżka 30% czy coś, niezobowiązująca do zupełnie niczego. Ja te produkty dostałam dla Was do przetestowania. Ja na pewno nie będę zainteresowana żadnym subskrypcją i tak dalej. Możecie mieć jakieś zniżki. Tutaj prawdopodobnie chyba też ode mnie będzie zniżka. Znaczy dostałam ją od Ani, którą serdecznie pozdrawiam i której dziękuję w ogóle za tą przesyłkę i za to, że dorzuciła tutaj troszeczkę więcej perełek. Dzięki czemu będę mogła dla Was właśnie to przetestować. Mogłam wybrać sobie ja sama jakieś tam dwa bodajże chyba, czy trzy produkty, już nie pamiętam teraz, ale zaraz Wam wszystko pokażę. No i Ania dorzuciła mi tutaj po prostu parę jeszcze dodatkowych rzeczy. I będzie zniżka chyba minus 10%, o ile dobrze pamiętam. I chyba będzie na AGA 10 albo AGA 010. Jak się upewnię, to Wam to tutaj gdzieś wstawię. Co wybrałam? Wybrałam spośród tych rzeczy, nie chciałam iść w pielęgnację, bo mam swoją ulubioną. Więc nie chciałam Wam też dupy zawracać, bo mam produkty ulubione i nie chcę jakby brnąć znowu w sprawdzanie, testowanie, wiecie, bo to nie o to chodzi. Ja tych produktów już się natestowałam, to jest tak jak było z Hello Body i z tym wszystkim innym. Zdecydowanie wolę iść i kupić po prostu takie, które już sprawdzone są dla mnie, znane marki, pielęgnacyjne i tak dalej, a nie jakieś takie nowinki kosmetyczne, a zwłaszcza jeszcze nie konsultingowe takie, czyli jako Oriflame, Avony i tak dalej, bo wiadomo od czego te marki zaczynały, a na czym teraz skończyły, więc teraz generalnie z każdej marki mamy całą gamę produktów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, makijażowych i tak dalej, i włosowych. Wybrałam sobie, słuchajcie, to jest Federico Mahora, Hello Honey Sugar Body Scrub, cukrowy peeling do ciała. I teraz tak, to jest produkt bardzo fajny, bardzo ciekawy. To jest produkt, który mogę Wam polecić. Zapach jest bardzo słabo wyczuwalny. To jest tak. Minusik dla mnie jest taki, że wolałabym, żeby mocniej pachniał. Ja wiem, że to jest miód, ale miałam coś kiedyś miodowego i naprawdę pachniało miodem. W pudełku pachnie ładniej niż jak go używacie w połączeniu z wodą ciepłą, to niestety ten zapach gdzieś tam zanika. Jest to taki peeling, który jest bardzo delikatny, jest cukrowy, ale jest bardzo delikatny, czyli chodzi mi o to, że nie ma grubych granulek. Jest bardzo tak miałko, zobaczcie. Peelingowy, czyli wiecie, te granulki są tak fajnie zmielone, bym powiedziała nawet. Pachnie słodko, ale co jest fajne, że zostawia skórę już tak fajnie nawilżoną, czyli po kąpieli z tym skrabem nie potrzebujecie nawilżenia. To jest to, co Wam mogę powiedzieć w 100%. Zobaczcie, zresztą nawet on ma taką dość tłustawą formułę sam w sobie i tak jak mówię, pod wpływem wody ciepłej ten zapach ginie, więc dla mnie mógłby on zdecydowanie tylko i wyłącznie ładniej pachnieć, poza tym nie mam mu nic do zarzucenia, używa się go bardzo fajnie, bardzo ładnie nawilża ciało, cena i wszystko będziecie miało oczywiście w opisie pod filmem oraz gdzieś może tutaj Wam wypiszę, jak znajdę. Także to jest rzecz, którą wybrałam do przetestowania, używałam go 3 razy i na razie jestem zadowolona. Czy bym do niego wróciła? Nie wiem, dlatego że na przykład od niego zdecydowanie już bym wolała pójść w ten Sanctuary, który też daje mi przepiękne nawilżenie i nie trzeba nic i przepięknie pachnie, bardzo luksusowo pachnie, także tu zabrakło mi zapachu. Natomiast nawilżenie naprawdę spoko, bardzo ładnie skóra jest nawilżona, nie męczy Was to peelingowanie, skrabowanie ciała, bo jest to dość przyjemne, ponieważ te granulki cukru są takie mniejsze.
Więc to dalej w tym pięknym pudełeczku tutaj Ania zapakowała mi, oczywiście Ania też Wam tutaj oznacza oraz dodam Ani linki pod filmem w... Dam linki w opisie pod filmem. Tutaj mamy taki magiczny woreczek. Wszystko jest pomarańczowe, ja nawet się ubrałam na pomarańczowo. I co my tu mamy? Mamy tu, dziewczyny moje drogie, Ania mi wrzuciła do przetestowania serum do twarzy rozświetlające z FM, jeszcze nie przetestowane, peeling odmładzający do twarzy, widzę, że jest ładnie tak zmielony i chyba ma taki jakiś połysk, więc zobaczymy. Jeszcze nie używałam nic z tego. Balsam do ciała intensywnie nawilżający, a balsam to w sumie już bym mogła teraz. Mam ciało wykąpane i mam już coś troszeczkę, o, ładnie pachnie. Wiecie, że jestem freak zapachowy, to chyba nie muszę mówić, że jak coś ładnie pachnie, to często i gęsto po prostu no, mnie to kupuje, nie? Ten zapach. Nie wiedząc, jak on się później nawet rozwinie. Podoba mi się ten zapach, nie wiem, co to jest za zapach. Fajna konsystencja, nie klei się. Jest taki w pół tłustawy. Ładnie pachnie, podoba mi się bardzo zapach, jest bardzo świeży. Nie wiem, jaki to zapach, intensywnie nawilżający. No nie wiem, zobaczymy. Jak na razie fajne pierwsze wrażenie, ładnie bardzo pachnie i bardzo ma fajną formułę i się nie klei, to jest fajne. Bardzo ładnie pachnie, nie wiem, co to jest za zapach, bardzo delikatnie. Tak mógłby pachnieć ten peeling, scrub. Także tutaj mamy balsam do ciała i tonik w żelu odmładzający do twarzy. Też fajna sprawa, także to będziemy testować. Tutaj natomiast mam próbeczki. Jedna z próbeczek mnie lekko rozczarowała, ale to na razie jedna i muszę o tym powiedzieć, bo chciałam dla Was to przetestować. I spróbowałam sobie jednego dnia jedną i nikt nawet nie czuł, że coś w ogóle mam. Zazwyczaj jak czymś ładnie pachnę, to zazwyczaj to słyszę. A to był pierwszy dzień, w którym nie usłyszałam nic, więc wyglądało na to, że po prostu nie było to wyczuwalne. Po dosłownie tam, nie wiem, półtorej godzinie. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć próbeczek. Jeden to jest Paco Rabanne Olympia. Bardzo łatwo zgadnąć, czyli są bardzo fajnie podrobione, jeżeli chodzi o zapach z buteleczki. To zdecydowanie jest tam na tak. Są bardzo zbliżone te odpowiedniki. Lancôme La Vie Belle, wiadomo. Yves Saint Laurent Libre. Jean Paul Gaultier Soul Scandal. Ja mam ten By Night. I Armani My Way. Oczywiście ja najpierw spróbowałam Armani My Way. To jest 847. Czyli to był 6, czyli ten. Ja właśnie miałam go na sobie i powiem Wam właśnie, że tak jak go czuć tu z pipetki, tak jak go czuć, jak bierzecie w ten sposób i sobie posmarujecie gdzieś tam po dłoni, po tutaj gdzie żyły przepływają, wiecie, na nadgarstku, to czujemy ten zapach, jest on przepiękny, jest on bardzo zbliżony. Generalnie zrobiłam sobie taki teścik, że zgadywałam zapachy mniej więcej, w sensie wiedziałam jakie są, ale nie wiedziałam który numerek i na przykład oliwce zgadywałam, który to zapach, którego numerka i się potwierdziło. Więc są one bardzo fajnie zrobione, ale nie są trwałe. Ceny też wszystko będziecie miały w linkach pod filmem. Na razie wypróbowałam jeden, zobaczymy jak reszta. Jak na razie My Way się nie sprawdził. Pachnie tu przepięknie, jak oryginał. A dosłownie poszłam do pracy godzina, dwie i jakby nikt nie czuł, że w ogóle pachnę, więc to mnie trochę irytowało, ale wypróbuję resztę i dam Wam znać. Co my tu jeszcze mamy? I wybrałam tusz. Tusz sobie też przetestujemy, jestem bardzo ciekawa. Dzisiaj testowałam dla Was ten z kolei Laura Geller, czy coś takiego. A tutaj mamy właśnie Federico Mahora, czyli z FM Makeup Phenomenal Mascara Intense Black Ultra Precision Panoramic Effect i Perfect Separation. No zobaczymy, ma niby przepięknie rozdzielać. W sumie to mogę śmiało pokazać Wam szczoteczkę, bo będę go i tak używać, już może od jutra zacznę. Fajna szczoteczka, silikonowa, bardzo cienka. Tak, zakończona. Jak nie będzie drapać w oko, to będzie fajnie. No nic nie zastosuję. Fajnie, że jest mała, bo duże szczoteczki przy moich rzęsach, które są felerne, no to niestety gdzieś tam się odbijają i brudzę oczy z boku, a tu widzę, że może być idealnie. Więc fajnie, że nie jest duża szczoteczka. Oby tylko nie drapała. Phenomenal mascara. Zapewnia fenomenalne rezultaty. Wydłuża, pogrubia, idealnie rozdziela i podkręca rzęsy. Zaawansowana formuła oraz ultra precyzyjna szczoteczka gwarantują efekt panoramicznych rzęs.
Co znaczy panoramiczne rzęsy? Pielęgnujące właściwości tuszu to z kolei zasługa naturalnych olejków, wosku, lecytyny oraz innowacyjnego składnika wspomagającego wzrost rzęs, który przeciwdziała również ich wypadaniu. Hipnotyzujące spojrzenie zapewnia nawet najkrótszych rzęs. Sposób nakładać cienkimi warstwami na rzęsy od nasady aż po końce. Tak tutaj nam mówi producent. No zobaczymy. Pokładam w nim nadzieję. Fajnie jakby był dobrym tuszem. I rzecz ostatnia, jaką ja wybrałam, jest to Fontainavie, tak się pisze, Hydrotherapy Hyaluronic Sheet Mask Infinite Technology. I mamy tutaj hialuronową maskę na tkaninie Hydrotherapy. Gwarantuje piękny i zdrowy wygląd, napina, odżywia i regeneruje cerę oraz wygładza drobne zmarszczki. Przynosząc efekt odmłodzenia, zawiera bogactwo składników naturalnie występujących w skórze, takich jak kwas hialuronowy, kompleks aminokwasów, sól sodowa, kwasu jakiegoś tam i mocznik. Dzięki zdolnościom związania wody długotrwale nawilżające cerę, pozostawiając ją jędrną i aksamitnie gładką. Rozłożyć równomiernie na czystą i osuszoną twarz, omijając okolice oczu i ust. Po 15 minutach delikatnie zdjąć, a nadmiar kosmetyku rozsmarować na szyi i dekolcie. Zabiegowi może towarzyszyć lekkie uczucie mrowienia, stosować co najmniej raz w tygodniu. No więc FM, bardzo ładnie zapakowana maska. Bardzo mi się podoba sposób, w jakim ona przychodzi, bo jest taki nieoczywisty. Fajnie, jak się coś otwiera, tak wiecie. Jest normalnie maska w płachcie, wiadomo. Ale fajnie, że jest właśnie w taki sposób fajnie zapakowana, fajnie pomyślane. Nie jest to marnowanie produktu, jeżeli chodzi o papier. Wręcz przeciwnie, na prezent super sprawa. Także to są produkty, jakie wybrałam, a tutaj produkcik, jaki mam dołączony. Też wiem, że są jakieś suplementy takie. Ale ja z Anią rozmawiałam i ja powiedziałam, że jeżeli chodzi o suplementy, to nie chciałabym mieszać Wam w głowach ani sobie. Na razie chcę zużyć te, które mam. Suplementów jest od groma i ciut dostępnych w sklepach, w drogeriach, w aptekach, w TK Maxie, wszędzie teraz możecie dostać tak naprawdę różnego rodzaju suplementy. Jak na razie u mnie sprawdza się Oldane, także nie chciałabym tego zmieniać. I tu mamy zapach do szafy, co mnie w ogóle zaskoczyło. Zapach do szafy w takiej oto postaci, też przepięknie wygląda, taki i to jest zawieszka do szafy, a zapach, jaki mi chyba wybrała Ania, to chyba był, bo tu chyba nie widzę, ale to chyba był ten, to był Libre chyba. Chyba wydaje mi się, że Libre, ale teraz zabijcie mnie, nie wiem. Wydaje mi się, że tak. I też mi się wydaje, że... A gdzieś mam to w SMS-ie, bo tutaj to mam te odpowiedniki. Ale czy tu nie będzie taki sam? 413 Laviable. Jeżeli to jest ten, to Laviable chyba. Jeżeli to są te same numerki, co na perfumkach, to 413 to jest Laviable. Sprawdźmy jeszcze tu raz. To jest ten. 413. No, bardzo. Bardzo są fajnie zrobione. Naprawdę, jeżeli wąchacie przez tych tutaj... No super, wow. Bardzo, bardzo zbliżone, normalnie jakbyście wąchały Laviable, także no nie wiem, o co chodzi, ale ten My Way się u mnie nie sprawdził, mam nadzieję, że te się sprawdzą, dam Wam znać na pewno. I co, chowam ten numer, dobrze, że mi nic nie spadło, standard, chowam te numerki, będę Wam te rzeczy testować, jeżeli chodzi o przetestowane już, no to jest na razie tylko ten scrub. Teraz możemy sobie... Teraz mogę Wam otworzyć na wizji ten produkt. Pokażę Wam go i tak później jeszcze właśnie na storce. Ale go sobie otwórzmy i ja sobie już go tutaj powieszę i będę mogła Wam coś więcej powiedzieć, czy coś czuć, czy nic nie czuć, czy tak, czy nie. O, tak wygląda. Na razie jest słodko i na razie mocno. Na razie mocno pachnie, więc na razie odczekam. Jak to w ogóle pachnie? Jak to jest, że
Teraz delikatniej. No dobra, w każdym razie jest to odpowiednik Lovable prawdopodobnie, więc zobaczymy. No i dobra, i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o linki do Ani, czy to Facebooka, czy wszelkich informacji, jeżeli chcecie dołączyć na przykład i móc też pomóc Ani na przykład w sprzedaży, czy w polecaniu, to oczywiście piszcie do Ani bezpośrednio. Linki wszystkie do niej są w opisie pod filmem. Ja się nie zajmuję żadnym rozprowadzaniem tych kosmetyków i zarabianiem na tym, bo najzwyczajniej nie mam na to ani czasu, ani predyspozycji. Ale tak, jeżeli chodzi o scrub, mogę Wam go polecić. Jeżeli lubicie bardzo, na przykład, nie wiem, mocne zapachy, to niekoniecznie się z nim polubicie, bo ja jestem freak zapachowy, uwielbiam, jak coś ładnie pachnie i tu mi zabrakło właśnie zapachu. Natomiast nie kupujemy scrubu do ciała, żeby pachniał, tylko żeby przepięknie nam złuszczał na skórek, żeby nam fajnie oczyszczał ciało i żeby jeszcze jak dodatkowe jeszcze jest nawilżone ciało, potem to jest super, więc on bardzo ładnie nawilża, więc tego nie wolno mu zarzucić. Co do tego, teraz dopiero czuję zapach. Może ładnie pachnieć, ja sobie to powieszę tutaj. Tutaj o, będzie mi tutaj pachnieć moja wyprzedaż szafy. No i co? I to by było na tyle, więc jeżeli macie ochotę, wszelkie informacje jeszcze o FM i dodatkowe informacje o tym, jak co i jak wygląda, jeżeli dołączycie tam do tych tam subskrypcji i tak dalej, ale to jest niezobowiązujące, czyli nic nie musicie płacić, wpłacać, ani nic zamawiać i kupować, po prostu samo dołączenie jednorazowe powoduje, że później macie na zamówienia minus chyba 30%, a jeżeli chodzi o mnie, to ode mnie na te takie produkty u Ani macie minus 10% na hasło albo AGA010, albo AGA10, wstawię Wam tutaj, jak sprawdzę maila. To by było na tyle, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Ani jeszcze raz dziękuję za fantastyczną przesyłkę i za możliwość tego, że mogę coś dla Was nowego przetestować. Jest mi bardzo miło. Buziaczki. Pa jo!